1500 maseczek ochronnych trafiło na pierwszą linię frontu, czyli w ręce naszych pielęgniarek środowiskowych i rodzinnych, a to dopiero pierwsza partia. O szczegółach mówi burmistrz Grzegorz Morwiński. Od Dziadowskiej przychodni Wawamet otrzymaliśmy fizelinę medyczną. Oczywiście z tego materiału zleciliśmy szycie maseczek ochronnych. Te maseczki dzisiaj już odbieramy i przekazujemy zgodnie z obietnicą tym, którzy na pierwszej linii frontu pracują z osobami i nie mają nigdy pewności, czy nie mają kontaktu z osobą, która jest zarażona koronawirusem. Chciałem tu podziękować firmie Wawamet za to, że bezpłatnie przekazała te maseczki do miasta. Chciałem podziękować panu prezesowi PGKM-u, panu Sławomirowi Przednemu, bo to właśnie PGKM poniósł koszty, robocizny koszty uszycia tych maseczek. Maseczki dzisiaj przekazujemy na ręce pielęgniarek środowiskowych, gdyż uważamy, że one bardzo tych maseczek potrzebują. Część maseczek również zostawiliśmy dla służb, między innymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ może Państwo nie wiedzą, ale to właśnie pracownicy MOPS-u są w pierwszym kontakcie z osobami, które wracają z zagranicy i są podlegają kwarantannie, nie mają gdzie odbyć tej kwarantanny. Pracownicy MOPS-u muszą przeprowadzić z tymi osobami wywiad środowiskowy i te maseczki są im bardzo potrzebne. Dla pielęgniarek to ogromna pomoc. W imieniu pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej chciałam bardzo serdecznie podziękować PGKM oraz firmie Wawamet za przekazanie maseczek, które nam są niezbędne w obecnej sytuacji. PGKiM chętnie przyłączył się do akcji i liczy, że to nie koniec. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się włączyć jako przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w akcję dostarczenia pierwszej partii 1500 maseczek ochronnych dla służb medycznych, dla pań pielęgniarek. Są to nasi bohaterowie, którzy w tym trudnym okresie są na tej pierwszej linii walki o zdrowie i życie mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tej akcji i sfinansować rzeczy związane właśnie z uszyciem tych maseczek. Mam nadzieję, że to pierwszy krok i w kolejnych etapach będziemy dostarczali tych maseczek jeszcze więcej. Maseczki trafiły do pielęgniarek i pracowników MOPS-u jeszcze przed świętami. Kolejna partia zostanie tam rozdysponowana w miarę potrzeb.